Gdzie on jest? Ciao, doktor Maskotek z kolegami! Mówcie, jesteście zdenerwowani i przerażeni w tejże przychodni? O, normalnie jakby czytał mi w myślach. Si, Fabio za jedną chwilę was rozweseli. Ale ma wielką głowę. Wielką głowę? A wiesz, ja jestem fantastyczny Fabio i zaraz wam pokażę, jak sprawiam, że dzieci się uśmiechają. A hoppa, 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 hoppa. Patrzcie, podziwiajcie! Ściskam kolorową plastelinę w swojej głowie i... O, widzicie jego włosy? Rosną! Jakie kolorowe! Si, si! Patrzcie na me długie, piękne włosy! Gęste i jakieś pełne koloru! Cóż tu jest niefajne? Sam nie wiem. Całkiem fajny ten Fabio. Si, si! Bambini lubią się bawić w plastelinowe włosy. Wtedy zapominają o tym, że są chore. Kochają moje włosy! Ja kocham moje włosy! Kiedy wchodzisz tutaj to, możesz się zadziwić dość. Skąd się tutaj wziął zabawny ten włochaty gość? Jestem zabawką super, lecz muszę to wykrzyczeć w głos. Gdy zaczyna się impreza, taki już mój los. Szalej mi włos, o, 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 o. Szalej mi włos, o, 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 o. To gładki, lśniący super fryz, co sporą długość ma. Pokażę zaraz, jak się nim zaszaleć dziko da. Jest z plasteliny, wierzcie mi, co spada mi na nos. Się nie waham i nim macham, to dla łysych. Szalej mi włos, o, 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 o. Bo mówiąc między nami, lubię chwalić się lokami. Szalej mi włos, o, 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 o. Tak właśnie zrobił, kiedy tu do nas przyszedł. I tak, ponownie zapytam, cóż tu jest niefajne? No, niefajne są te plamy na przykład. Uuu, ależ to jest wstrętne. I lepkie. Wszyscy strasznie się lepimy. Tak. I wiadomo, kto wam zafundował te plamki. Fabio! I właśnie dlatego żadne dziecko nie chce się wami bawić. Królewna nie może być brudna. To się nie godzi. O, Rety! Nie wiedziałem, że włosy fantastycznego Fabia narobią tyle problemów innym zabawkom. Cóż, a jednak narobiły. To jak przy kaszlu albo kichaniu. Kiedy nie zasłaniam buzi, to mogę pozarażać wszystkich dookoła. A tak nie można. O, to jeśli Fabio przestanie potrząsać fryzurą, to nikt już nie będzie miał wstrętnych plamek? Byłoby miło. O, ogromnie przepraszam, moi drodzy. Od tej pory koniec z potrząsaniem fantastyczną fryzurą. Mogę być fantastyczny i bez potrząsania. Kapitalnie, Fabio. Bardzo dobrze. Hej, jakieś dziecko przyszło na wizytę do lekarza. Może trzeba je rozweselić. Szybko, musimy was wytrzeć, zanim tutaj przyjdzie. Tak, Lolek wraca do akcji. Patrzcie, jak ciuchciam. A, jakie bujne. Może pokażę wam jeszcze jeden taniec fantastycznego Fabia. Szalej mi włos. O, wiecie, jednak zrobię, jak każe pani doktor. Lepiej, żeby Fabio nie robił problemów innym zabawkom. A wiesz, że to jest fantastyczny pomysł, Fabio? Cześć, Darku. Ależ ty urosłeś od ostatniej wizyty. Przyszedłeś na badania? Mamy super zabawki w kąciku zabaw. Chcesz zobaczyć?